Dobrze. Kontynuujmy temat Lowcem. O tych rzeczach już mówiliśmy w tej części, pewnie wątpliwie je powtórzymy. W każdym razie przykładem w dalszym ciągu jest lodowiec Hansa na Szwergenie, w sąsiedztwie polskiej stacji polarnej. Mamy rozbudowany schemat przejścia fazowego wody w lód i w parę wodną. Jak widać, na odcinku 100 barów poniżej ciśnienia i w górę wyżej temperatura przejścia wody w lód jest stała, stąd została ona wytypowana jako 0 w skali Celsjusza. W wysokich temperaturach i wysokich ciśnieniach lód, który w temperaturze 0 stopni normalnym ciśnieniu jest heksagonalny, krystalizuje w innych układach, ale to są już bardzo szczegóły, o których nie będziemy tutaj mówić. Teraz na Ziemi zmienia się pod dwóch czynników. Jednym z nich jest szerokość geograficzna. Tu widać, że od strefy równikowej w kierunku obu biegunów temperatura spada, co pokazują te linie. Drugim czynnikiem jest wysokość. Wysokość nad poziom morza. Na każde 100 metrów temperatura spada o 0,65 stopnia. Oba czynniki pokazuje linia śniegu i te części kontynentów, które są powyżej niej, są na stałe zlodowacone. Czyli tam mogą się tworzyć lodowce. Klasyczny przykład powstawania lodowca dolinnego. Jeżeli górna część doliny leży powyżej linii śniegu, to następuje tu akumulacja. Lodowiec lodowcowy spływa w dół i topnieje. Tam, gdzie tempo to równa się tempu płynienia lodu, powstaje czoło lodowca. Natomiast między strefą akumulacji i strefą ablacji mamy granicę, która nazywa się linią równowagi bilansowej. Akumulacji na lodowcach prowadzimy przy użyciu tyczek. Dwa razy w ciągu roku, raz pod koniec okresu akumulacji, drugi raz pod koniec okresu ablacji i uzyskujemy w ten sposób dane do bilansu. Tutaj mamy przykład zestawiony dla wielolecia od 1988 do 2006 roku. Zestawienie bilansu dla lodowca Hansa w Horsundzie. Te kropkowane to jest akumulacja, czyste ablacja, czarne to jest bilans netto. Widać, że uśredniony bilans netto jest, ale coraz bardziej ujemny. By pomiary były porównywalne, to przy każdej tyczce pod koniec okresu akumulacji kopie się szurf śnieżny, w którym widać, jak wyglądają kolejne warstwy śniegu. Te warstwy oznacza się, a następnie mierzy ich gęstość i to służy do przeliczenia współczynnika odpowiednia gęstości śniegu i przeliczenia na ekwiwalent wodny, czyli na miąższość warstwy wody odpowiadającej określonej warstwie śniegu. W schemacie widać, jak z głębokością, ale i z upływem czasu śnieg przechodzi w lód lodowcowy. Zdjęcie prezentuje lód lodowcowy, zdjęcie płytki cienkiej w świetle spolaryzowanym. Każdy kryształ lodu jest inaczej zorientowany, dlatego może jest kolorowy. Lód lodowy w normalnym świetle jest praktycznie bezbarwny. Tu mam w poprzednich zajęciach profil morfologiczny lodowca Hansa z nasieniem
określeniem położenia tyczek i ich wysokości. To posłuży do dalszych działań. Ten przekrój powinniśmy przejść tutaj na dolną część tej karty pracy. W górnej części zrobić bilans danego roku dla wszystkich tyczek na lodowcu. To jest wynik poprawnie wykonanego dnia. Poszczególnych tyczek mamy niebieski, to jest akumulacja, zielone ablacja, czerwone to jest bilans netto. Jak widzimy, w pewnym miejscu linia łączy te punkty, przecina linię zerową, to jest miejsce, gdzie bilans roczny jest zerowy. Przenosimy to na przekrój morfologiczny i znajdujemy tutaj miejsce, na jakiej wysokości w danym roku znajdowała się linia bilansu, linia równowagi. Następne slajdy to są tabele danych pomiarowych, które nam do tego posłużą. Jak już będziemy mieli wszystkie dane zebrane, to na tej karcie dla tego roku obserwacyjnego nanosimy, tak jak tutaj dla roku 2005-2006, nanosimy wysokość położenia linii równowagi i odpowiadającą mu temperaturę średnią roczną. Temperaturę średnią roczną znajdujemy w tej tabeli. Po zestawieniu będziemy mogli powiedzieć, jak wygląda zależność między średnią roczną temperaturą a wysokością położenia linii równowagi zerowej. Dziękuję. Na ostatnim slajdzie znajdziecie źródła, z których stały i dane pomiarowe, i użyte tutaj ilustracje.